Zobaczyłeś ostatnio Natalkę w akcji na 125. Była to pierwsza, druga godzina. Dzisiaj zobaczysz trzecią i czwartą godzinę. Sam będziesz mieć możliwość oceny, czy proces edukacji, proces szkoleniowy idzie w dobrym kierunku. Według mnie są postępy, one są co prawda minimalne, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, dać sobie trochę czasu i tylko treningiem i pracą będziemy mogli dojść do perfekcyjnego kierowania YBR-eczką. Ocena będzie należała do Ciebie. Czy Natalka powinna sobie dalej przede wszystkim kontynuować kurs? Czy będzie fajnie w przyszłości jeździć YBR-eczką? O, dobra, odpalamy teraz, odpalamy, siadamy na motocykl, tak jak żeśmy się uczyli na pierwszych godzinach. Siadamy sobie, składamy sobie nóżkę, przekręcamy stacyjkę. Tak, przekręcamy stacyjkę, widzimy, że nie ma biegu neutralnego, nie musi być. Wciskamy sprzęgło, odpalamy, tu po prawej stronie, tu, tutaj odpalamy, tu jest tylko stacyjka, tak zwany zapłon, odpalenie, jedyneczka już jest dana. Czyli z lewej nogi ruszamy. Pamiętaj jeszcze przed ruszeniem też głowa przed rozpoczęciem jazdy. Upewnienie się o możliwości rozpoczęcia. I płynnie sobie puszczamy sprzęgiełeczko, tak? Tu już nie trzymasz ręki, tylko na gazie. O, i płynnie sobie sprzęgiełeczko puszczamy. Płynnie, płynnie musisz. W tej ostatniej fazie jest. O, teraz jest najważniejsze. Nogę na podnóżek. Puść sprzęgiełko. O, troszeczkę gazu. Bardzo ładnie i staraj się utrzymać tor jazdy. Szerokim łukiem, czym jedziesz szerzej, tym jest nam wygodniej. O, bardzo dobrze. Zatrzymasz, stabilizować tor jazdy do przodu. Nie ma gwałtownych ruchów kierownicą w prawo, w lewo. Zdecydowanie wcześniej musisz wiedzieć, w którym kierunku chcesz jechać, żeby decyzja nie była podejmowana w ostatniej chwili. Dopóki nie wykonujesz gwałtownych ruchów kierownicą, jazda jest płynna i przyjemna. Jakbyś się chciała zatrzymać, to na prostej kierownicy zrób jeszcze sobie kółeczko w lewo. I jak będziesz jechać na wprost, kręcimy w lewo, kręcimy, kręć w lewo. Nie, kręć w lewo, na razie kręć w lewo. Teraz jedziesz na wprost, sprzęgiełko, hamulec, lewa noga. Bardzo dobrze, tylko starajmy się tak, żeby ta noga była postawiona raz. Żeby noga była postawiona w momencie, kiedy motocykl już się zatrzymuje. Nie robić kilka kroków jak zając, tylko w momencie... Tak. Hulajnoga jest wtedy, jak się odpychamy i ruszamy. Jak się zatrzymujemy, noga postawiona raz. Ale bardzo dobrze. I jeszcze raz. Płynne ruszenie. I popatrz, jaki błąd już na dzień dobry zrobiłeś. Jak chcesz ruszyć, ruszamy na prostej kierownicy. Nie skręcamy je. Dużo trudniej. Nie, nie. To dlatego starajmy się wykonywać to kierownicą, a nie podpychać motocykl, tak? Bo jak coś na skrzyżowaniu będzie nam przeszkadzało, to zamiast jeździć, to my będziemy ten motocykl pchać. To wtedy nam będzie potrzebna hulajnoga. I ładnie, puszczamy sprzęgło, wytrzymujemy, oj, odpalimy. Zbyt szybko puszczone sprzęgło. Musimy się skupić na tej ostatniej fazie, zobacz. Ostatnia faza zaczyna jechać, teraz nogę na podnóżek i puść sprzęgło, puść już. O, puszczasz sprzęgło w momencie, kiedy czujesz, że motocykl zaczyna Ci ruszać. I znowu zatrzymujemy się, sprzęgiełeczko, hamulec, bardzo ładnie. I jeszcze raz ruszenie, żeby było płynne ruszenie i żeby nie było zgaśnięcia motocykla.